Hej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance PT2. Kochani, nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, ile zostało jeszcze tej części gry. Aczkolwiek, ile by to nie było. Niestety, ale... będę musiał po prostu przerwać i wstawić wam odcinek taki, jaki wyjdzie. Jeżeli będzie pół godziny, spoko. Jeżeli wyjdzie 20 minut, spoko. Jeżeli wyjdzie 10, no to niestety, tyle będzie. Z jakiego powodu? Już wam tłumaczę. Niestety mam szkolenie, jutro w pracy w ogóle nagram to po północy. Muszę wstać o 8, przed 8, na 8 to już muszę tam być. I chodzi o to, że no nie dam rady tego nagrać najprawdopodobniej przed 18. Chyba, że no nie wiem, mi się udało, ale no nie wiem, no naprawdę ciężko by było. Dlatego po prostu nagrywam ten odcinek na szybko, zaraz idę się szybko wykąpać. I pcia lulu, dobranoc. Dlatego mówię, ten odcinek nie wiem, ile będzie trwał. Tyle, ile będzie, tyle po prostu wam rzucę. A co najwyżej sobie nadrobimy PT3. O ile to naprawdę mało tej gry zostało, ale słyszałem, że już malutko zostało, więc no, jako tako po japońsku. Dobra, kontynuujmy. A tak, tak, tobie też. Zawsze zapominam imienia. Jestem taka rozkojarzona. Jack, proszę pani. Obraca się. Kontynuuj rozmowę. Ogłusz go i schowaj ciało. No, tylko właśnie, musimy go ogłuszyć, bo potem chyba nie wyjdziemy z nią. Aczkolwiek, czy my musimy w sumie... PT1 wiemy, że ona uciekła, wyskoczyła przez okno. Więc może nie będzie trzeba. Dobra, kontynuujmy rozmowę. Mogę to pociągnąć. Dobrze mnie przynajmniej zapamięta. Jak będę wracała z oddziału, przyniosę ci kawę. Dziękuję, zawsze jest pani taka dobra. Poproszę bez mleka. Jack, długo tu u nas zostaniecie? Nie wiem. Póki co, szef wciąż każe pilnować. Ktoś tu się kręci, chce was skrzywdzić. Lepiej, żeby mówiła mi pani na bieżąco, jak będzie się działo coś dziwnego. Jasne, zapamiętam. Dobrze, że nas bronicie. A, on nie lubi. Ewidentnie... puścił mi oczko, kiedy zaczął wracać. Czy będzie mnie lubił do tej pory, aż będę... czy dopóki będę miał kawę? Po co ja tak paplam językiem? Na szczęście nie jest bardzo bystry. Nikogo na korytarzu. Tylko za półotwartych drzwi datuje buczenie i podniesione głosy. Sala zabiegowa? Zbyt zaaferowani pacjentem, żeby zwrócili na mnie uwagę. Czyli mocny plus. Na razie wtapiam się w tło jak kameleon. Muszę dostać się do głównej windy. Jane leży na samej górze, na ostatnim piętrze. Sobota, 29, szpital. Schody. Nie ma ich tak dużo. Na korytarzu na piętrze widzę postać kusającą pod ścianą. Chłopak trzyma się za ramię. Leci z niego krew. Gdzieś dalej widzę pielęgniarkę, która pochyla się nad pogryzionym dzieckiem. O cholera. Pogryzionym? Cholera. Co tu się dzieje? Elin. Dobrze, że już jesteś. Mamy tu cholerny Saigon. Musisz pomóc. Wyglądasz jakoś dziwnie. Źle spałaś? Nieważne. Coś opętało niektórych pacjentów i lekarzy. Ja... już się za to biorę. Mam nadzieję, że głos mnie nie zdradzi. Patrzy spod zmrużonych oczu, ale macha ręką. Chyba ma ważniejsze rzeczy na głowie niż dziwny ton pielęgniarki. Bierz się do pracy, Elin. Zanim zdążam mu odpowiedzieć, wpadł na najbliższej sali. Wygląda na to, że Jane zaczęła rozrabiać. Ci ludzie... na razie tylko krwawią. Nie są jeszcze agresywni. Może uda mi się ich... ją uratować? Może. Więcej wiary w siebie, Karen. Zza jednych drzwi słychać krzyki. Pewnie tam jest Jane. Leki nie działają. Cholera! Co jej jest? Na krześle widzę czapkę. Taką mają zastępcy szeryfa. Cal wysłał kogoś na górę, żeby jej pilnował. Ale gdzie on teraz jest? Tak dużo ludzi. Ja mam ją złapać żywą. To kluczowe dla powodzenia misji.
Jane musi żyć. Szczególnie, że już widać zarażonych. Oh fuck, sobota, 20:17, szpital. Kurwa, trzech ludzi nie może jej utrzymać. Ta dziewczyna... Oh fuck, co tu się dzieje? Dziewczyna? Nie, to co widzę, to potwór. Cholerny, przerażający potwór. Zakrwawione usta, długie zęby. Siedzi na żywym pacjencie, odrywając kawałek mięsa z niego. Popatrzyła na mnie. Teraz nie widać już w niej żadnej oznaki ludzkości. W sensie, no. To potwór. Nie możesz jej zabić, Karen. Nie możesz. Pomóż! Pomóż mi! Ona mnie zjada! No dalej, Karen! Nie mogę się ruszyć. To nie tak miało wyglądać. Nie jestem w stanie pomóc. Uświadamiam sobie, że wszystko poszło cholernie źle. Jane spogląda na mnie. Zaraz się rzuci. Ale nie. Ona skacze w stronę okna. Tam, gdzie stoi ta przerażona pielęgniarka. Nie, nie, nie. Rzucam się na tą dziewczynę. Uderzamy o parapet. Czuję, jak noga pulsuje mi bólem. Jest silna. Cholernie silna. Ile trwamy w uścisku. Z wszystkich sił staram się ją obalić. Nie udaje się. Jane wyszarpuje mi się. Jane? To już nie jest ona. Mierzy mnie spojrzeniem. Widzę, jak napina mięśnie. Zaraz na mnie skoczy. Strzel do niej, odepchnij ją. Zrób unik. Odepchnij ją. Nie mogę jej zabić. Mogę ją tylko oszołomić. Wydaje się silna, ale ja też. Przecież ćwiczyłam. Staram się ją odepchnąć. Zablokować cios. Chyba na to czekała. Jej mięśnie są jak stal. Rzucam ją o okno. Nie mogę już nic zrobić. Nie mam siły. Ani możliwości. Wylatujemy przez okno. Prosto na beton. Spadek z trzeciego piętra boli. Łamie wszystkie żebra. Nie mówcie, że znów umrzemy. A Jane... Jane wgryza się we mnie. Czuję. Czuję, jak ucieka ciepło. Jak staje się tylko bezwolną lalką. Dałaś dupy, Stump. Nie żyjesz. O nie! Dobra, na szczęście jest safe. Dobra. Strzelimy do niej, czy zrobimy unik? Zróbmy unik. Uchylam się. Nie jak tchórz, nie agentka. Schodzę z drogi opanowanej wirusem Jane. Ta rzuca się na pielęgniarkę. Gryzie ją, a potem doskakuje do okna. Próbuję ją złapać, ale odpycha mnie. Jest tak cholernie silna. Silniejsza niż ja. Cokolwiek chciał zrobić Murphy, chyba wyszło mu aż za dobrze. Zniszczyła okno. Ponieważ w jednym momencie wyskoczyła z trzeciego piętra. Za chwilę, czy zaraz za nią spojrzałam. Mam nadzieję na połamaną dziewczynę na dole, ale to co widzę... Na czworaka ucieka w las. Cholera. Muszę ją gonić. Pomóż. Pomóż mi, ja... Nie mogę nic zrobić. Muszę biec za Jane. Zostawiam ze sobą tylko chaos i zniszczenie. Sobota, 20:31. Szpital. Padam na korytarz. Mam tak mało czasu. Trzy kondygnacje, a potem ona zniknie. Cholera wie, co jej strzeli do głowy. I jak mam ją podejść, czy zrozumieć? To chyba nie jest człowiek. Już nie. Cholera. Co tu się dzieje? To pielęgniarka, tak? Natalie. A, to jest Natalie. Elin. Już się martwiłam. Mamy tu...
Zaraz, zaraz. Hej, to ty. Poznała mnie. W sumie, czego się spodziewać? Z Erin były cholernie dobrymi przyjaciółkami. Co to za gierki? Nie mam czasu, uciekaj stąd. Ta, rodzi się dyskusja, która może być fascynująca, ale nie dla mnie. Nie mam czasu na te gierki. Krótko i na temat. Ta, super historia, ale wiesz co, nie opowiem ci jej. Nie mam czasu. Spadam stąd. I radzę ci, zrób to samo, Natalie. Słuchaj, ochrona... Zobacz, co tu się dzieje, kobieto. Nie ma czasu na rozmowy. Spadaj stąd. Zabierz dziecko i uciekaj. Jak najdalej z Greyville. Popycham Natalie i biegnę schodami dalej. Woła coś za mną, ale nie słucham jej. Nie mam czasu. Hej, co się tam dzieje? Cholera, zapomniałam o nim. Wygląda jak zbity pies. Zupełnie nie ma pojęcia sytuacji i nie będzie mieć. Uciekaj, człowieku. Każdy zasługuje na szansę. Nawet on. Co? Po prostu biegnij. Wracaj do bazy. Spogląda na mnie. Początkowo wydaje się, że nie posłucha. No, przecież wciąż jestem tylko pielęgniarką. Ale zaraz kiwa głową. Kolejny ocalony. Zostawiam za sobą ten cholerny szpital. Ludzie pogryzieni przez Jane znacznie szybciej tracą zmysły niż ona. Czy to dlatego, że to cholerstwo namnożyło się w niej? To pytanie dla biologów, nie cholernej agentki. Mogę tylko zbierać obserwacje. Jeśli jej nie złapię, jeśli miasto nie zostanie zamknięte. W tym tempie zaraza przenosi się błyskawicznie. Czas wrócić do Elin i pogoni za Jane. Wszystko idzie dokładnie nie tak, jak powinno. Elin spogląda na mnie. Wciąż ma łzy w oczach. No tak. W takim stanie i bez peruki raczej nigdzie nie ucieknie. Wygląda tak żałośnie, że jedynym, na co mam ochotę, to ją przytulić. Nie zrobię tego. Rozbieram się szybko. Rzucam Elin ciuchy i perukę. Sama zakładam własne. Nie patrzy na mnie. Jest bardzo, bardzo przybita. Elin, słuchaj, ja... Nie, to już nieważne. Nie ma słów, które mogę powiedzieć. Nie patrzy na mnie. Bardzo się stara ominąć wzrokiem. Nie mogę powiedzieć, że się dziwię. Przez moment oglądam jej plecy, jak wychodzi z auta. Chcę zawołać, powiedzieć cokolwiek, co spowoduje, że poczuję się lepiej. Nie dam rady. Ona też spogląda na mnie. W jej oczach widzę łzy. Ostrzeż ją. Słuchaj, Elin, cokolwiek zamierzasz, nie wracaj do szpitala. Po prostu tego nie rób. Dobrze? Ja muszę. Nie rób tego. Jedź do domu. Kiwa głową. Nie wiem czemu, ale mnie posłuchała. Spoglądam na kluczyki. Trzeba jechać. Czas ucieka. Ale najpierw telefon. Nie mogę ich powiadomić. Ich nie powiadomić. Wybieram znajomy numer. Słyszę krótki dźwięk oczekiwania i zaraz odzywa się głos. Stamp? Co tam się dzieje? Po raz pierwszy słyszę w nim emocje. Coś, czego zwykle nie ma. I to mnie przeraża. Mamy problem. Jak duży? Masz Jane? Uciekła. Muszę powiedzieć prawdę, inaczej się nie uda. W końcu szczerość. Raz wybrałam źle, dostałam szansę. Nie mogę jej zmarnować. Jane uciekła. Wyskoczyła przez okno. Obecnie ją tropię. Jest znacznie agresywniejsza niż sądziłam. Dasz radę, Stamp? Będzie mi ciężko. Kręcę głową. Bez sensu. I tak nie mogę tego zauważyć. Nie mogą tego zauważyć. Czy dam radę? Świetne pytanie.
Chciałabym móc na nie odpowiedzieć. Na nie nie odpowiedzieć. Ale nie potrafię. Postaram się, ale ona zaraziła pacjentów. Jeśli ją złapię, uda się wytworzyć antidotum. Jeśli. Miasto jest zarażone? Szpital jest, ale teraz Jane uciekła. Słyszę głos z zerwanego połączenia. Cholera. Jak mogą mi to robić? Wybieram ostatni numer. Gorączkowo, aż czuję, jak ręce mi drgają. Świat zaczyna wirować. Brak leków i te cholerne wydarzenia. Nic dziwnego, że przestaję kontaktować. Po drugiej stronie głuchy komunikat. Nie ma takiego numeru. Oficjalnie postawiono na mnie krzyżyk. Brawo, Karen. Sobota, 21.02. Samochód Karen. Przekręcam kluczyk, wciskam gaz. Auto mruczy. Wypadam na drogę. Jak znaleźć Jane? Jest głodna. Miasto. Na pewno tam. Spiesz się, Karen. Spiesz. Wszystko od tego zależy. Greyville wygląda normalnie, ale Jane jest cholernie szybka. Dwie osoby, które widziałam, zostały pogryzione. Słabo kontaktowały. Dokąd ona zmierza? Co pamięta z tego miasta? Bazę wojskową. Stację. Bob! Muszę zdążyć na czas. W mojej głowie znów się zawirowało. Obrazy wirowały jak w kalejdoskopie. Przyspieszyłam. Budynki znikały przez las. Ostrożnie, Karen. Błędnik wariuje. Niespodziewanie kierownica ześliznęła się z moich rąk. It has a life of its own. Tak jakby miała własne życie, uderzając w drzewo. Zasłoniłam twarz rękoma. Czy jesteś diabłem? Spoglądam na dziewczynkę. Nigdy nie sprawdziłam, jak miała na imię. Uznałam, że to tak nieistotne. Odebrałam jej życie, ale myślę, że jest bezimienna. Paradoksalnie wszystko ułatwia. Jakaś ona... Czemu tak patrzy? Chce się bawić? Cook. I leży martwa. Nie mogę jej pomóc. Nigdy nie mogłam. Cokolwiek się wydarzy, wszystko będzie nie tak. Sobota. 23.01. Las. Cholera. Ile byłam nieprzytomna? Według zegarka stanowczo za długo. Robi się coraz gorzej. Coraz trudniej. Bob. To jego mam znaleźć. Jane. Cholera. Coś słyszę. Dalej widzę ruch. Sylwetki. Żołnierze. Głośne rozkazy. Major Axelrod musiał przyjąć inicjatywę. Żołnierze są po mojej stronie, ale czy na pewno? Nie zaufają mi. Coś przedziera się przez krzaki. Jane. Przedzieram się przez krzaki. Ostre kolce drapią mi rękawy, twarz. W dłoni już trzymam pistolet. Odbezpieczony. Po tym, co widziałam w szpitalu. Nie pozwolę się więcej zaskoczyć. Nikt nie umie biegać z odstrzelonymi nogami. Widzę majaczącą postać na końcu ścieżki. W tym świetle wydaje się mała. Za mała. To będzie dziecko Jacka. Córka Jacka. Stój! Stój, nie zrobię ci krzywdy. Może to pomoże. Próbuję zgrać muszkę i szczerbinkę w jedno. Zawroty głowy nie ułatwiają zadania. Nie zatrzymuję się. Pociągnąć za spust?
Nie strzelaj, to jest na 100% dziecko Jacka. Jest za daleko. Nie mam szans na czysty strzał. To byłoby bez sensu. Mogłabym trafić w ważny organ. Zresztą, coś mi się nie podoba w tej postaci. Sobota, 23:23. Las. Docieram do drogi. Ona znika. A co słyszę wrzaski? Znam ten głos. To przecież... Bob! Pomóż mi, cholera, Karen! Nie dam rady sam. Musisz mi pomóc. Mam pistolet. Jest ich tak dużo. Zaraz to zrobię. Karen! Muszę się ruszyć. Muszę. Czy jesteś diabłem? Odwracam się. Ona stoi tuż za mną. Rusza do mnie. Biegnę przez las. Uciekam, chociaż nic nie słyszę. Jedyne, co dociera do mnie, to krzyk. Przerażający wrzask Boba. Przepraszam. Potykam się. Padam pod drzewem. Obok leży pistolet. Tak bardzo kusi. Ona stoi przede mną. Przytykam lufę do brody. Czuję zimną stal. Tak przyjemnie kuszącą. O, nie chce mi się zabić. Przyciągnij dziewczynkę. O kurde. Co? Tak jak mówił Dave, tylko ja mogę sobie wybaczyć. Ściągam ją do siebie, w otwarte ręce przytulam mocno, nie patrząc na to, jak wygląda. Godzę się z tym, kim ona jest. Przepraszam. Przepraszam. Tak mi przykro, ale nie naprawię tego. Znika. Chyba tego potrzebowała. Tak samo jak ja. Zamknięcia. Zbieram się, ocieram łzy. W głowie pojawia się spokój. Po raz pierwszy od dawna jestem prawdziwą panią swoich myśli. W miejscu, gdzie zostawiłam Boba, jest tylko trup, którego wcześniej już widziałam. I ślady krwi. Ruszam do stacji. Jane, broń. Bob miał broń. Cholernie się przyda. Niedziela, 5:06, stacja benzynowa. Otwieram drzwi. W środku nikogo nie widzę, ani nie słyszę. Jane musi tu gdzieś być, ale najpierw zdobędę tą cholerną broń. Tego mi dużo bardziej potrzeba. Zaglądam za kontuar. Kurwa. Czy ona jest prawdziwa? Dziewczynka. Ostatnie, czego bym się spodziewała. No tak, przecież on mu... Czy... Jezu, jak on się zwała? Matka tej dziewczynki. Żona Jacka. Przecież ona mówiła, że zostawiła tą dziewczynkę u Boba. No tak. Dziewczynka. Ostatnie, czego bym się spodziewała. Hej, nie skrzywdzę cię, spokojnie. Boję się. Hope. No tak, ona się nazywa Hope. Spokojnie, nie skrzywdzę cię, dziewczynko. Gdzie masz rodziców? Ja, wujek Bob. On tam leży. Rusza się. Poczołgał się aż tutaj? Na zaplecze? Bob wygląda fatalnie, ale wciąż oddycha. Tylko, czy to wciąż jest on? Wyciągam przed siebie pistolet. Pytanie, czy go pogryzły? No nie widzę, żeby tutaj go pogryzły. Nie strzelaj. Kodeks. Pierwsza zasada. Zawsze miej plan na każdą sytuację. Druga zasada.
Czy to już koniec? Ej, nie zdążyłem przeczytać. No nie róbcie sobie jaj. O, ty w dupkę węża. No nie mogę. Dobra, może jakoś to szybko przelecimy jeszcze. Czemu ja nie zasejwowałem? Czemu ja nie zasejwowałem? Ale to było głupie. Dobra, może zdążę. Szybko to obrobimy. I tam zapiszę. Nie mam czasu, uciekaj stąd. Uciekaj, człowieku. Dobra, spokojnie. Ostrzeż ją. Uciekła. Będzie mi ciężko. Dobra, już niedużo nam zostało w sumie. Już niedużo zostało, więc ten spokojnie. Zaraz dościgniemy tam tą miejscóweczkę. Strzelaj. Na serio, ta gra jest czasem tak creepy. Wciągnij dziewczynkę. Dobra, i tu zapiszemy sobie rozgrywkę, żeby znów gafy nie walnąć. Żeby nie zresztą widzieć się nad godzinę, o której to nagrywam. Ledwo zdążyłem wrócić z pracy. Dobra, bo wygląda pistolet, fatalnie, nie strzelaj. Druga zasada, jeżeli jest to możliwe, zawsze bądź cicha i słuchaj. Trzecia zasada, nie przegapiaj żadnej wskazówki. Dawaj mi to. Ja tu chcę zobaczyć. Nie strzelaj. Czwarta zasada. Jeżeli coś jest oczywiste, nigdy takie nie jest. Piąta zasada. Zawsze pokazuj respekt ofierze. Jesteś łowcą, nie zwierzęciem. Szósta zasada. Nigdy nie pokazuj słabości. I siódma zasada. Nigdy nie skrzywdź niewinnej osoby. Jedynie twoje cele. A teraz zobaczymy sobie... Nie! Nie chcę usunąć. Zobaczymy, czy jak strzelę, to się stanie innego. Strzelaj. To jest po prostu koniec części. Moi drodzy, no to skończyliśmy PT2. Akurat pięknie wyrobiliśmy się w 28 minutach. Pięknie. Coś pięknego. Dobra, czyli kodeks mamy już zrobiony. Teraz, kochani, zobaczymy się w części trzeciej. Nie wiem, jak część trzecia wygląda, czy ma spolszczenie, czy nie ma spolszczenia. Czy twórcy w ogóle dali spolszczenie, czy nie dali spolszczenia. Jeżeli nie dali, to będzie bardzo ciężko. Mega ciężko i nie wiem, czy nie będę musiał zastosować tu jakichś tłumaczy moich takich discordowych typu El Actor, czy coś w tym stylu. Ale może jakoś damy radę. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. Grał do was Shiro, który czytał pięknie, z zająknięciami i z emocjami w głosie, bo ja w sobie też tą historię przeżywając również w jakiś sposób, no jest to oddziaływanie na mnie, nie? Więc jak coś czytam, to staram się, żeby to nie było takie tylko takie bardziej z emocjami. Jeżeli wam się oczywiście podoba, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Jeszcze raz, trzymajcie się. Grał do was Shiro. Hej, hej!